Cześć, witam Was serdecznie. Witam Was dzisiaj już w ostatnim stadium z brzuszkiem, dlatego że jestem w 9 miesiącu i postanowiłam ze strachu przed porodem, żeby o tym nie myśleć, pogotować trochę dla Was i dla męża, który właśnie wychodzi z postu. Jest 1,5 tygodnia na wyjściu z postu i piekę te nieszczęsne ciasteczka, które można też zastąpić, jeśli chodzi o ciasto, które podałam na blogu i któremu niektórym nie wyszło. Robi się je na tej samej zasadzie. Dzisiaj są ciasteczka owsiane, a przy okazji oczywiście, bo po co robić jedną rzecz, robię też pasztet z grochu. Więc zapraszam do oglądania, jak najprościej zrobić ciasteczka owsiane. Jest to bardzo mało pracy, ale postarałam się już tym razem pokazać Wam, czego dokładnie ile daje, bo też widzę, wiem, że z tym mieliście problemy. Więc przechodzimy do rzeczy. Płatki owsiane. Tyle wsypałam do miski. Czyli to jest 500 gram. Płatki owsiane górskie. Kupuję w Biedronce. Wsypałam te płatki do miski. Zalałam gorącą wodą, no jakieś godzinę wcześniej, żeby troszeczkę namiękły. I są takiej konsystencji, tak? Chyba trochę jeszcze doleję wody, żeby były jeszcze bardziej... O! O właśnie, żeby były bardziej... Wy to, robiąc ciasto ze śliwkami na tej samej zasadzie, niektóre dziewczyny robiły to miksując albo blenderując. Nie, nie blenderujemy. Używamy tylko łyżki i tak samo nie blenderujemy bananów, bo o to chodzi. Wzięłam do tego 7 bananów, proszę bardzo, takich mniej więcej, takiej wielkości. I teraz ubijamy je tłuczkiem. Niczym więcej. I też nie ubijamy ich zupełnie na taką papkę. One mają dać nam słodycz i troszkę... O! W ten sposób. Mój mąż w sumie powinien to robić, bo to trochę ciężko to ubijać już teraz mi. Ale on niestety kameruje. Dobra. I tak. Ubijamy tak, żeby można było... O! O! Dobra, i tylko zwykłym tłuczkiem do ziemniaków. Niczym więcej. Najlepiej właśnie takim jak ja. Przekładamy banany do miski. I też tego nie blenderujemy, tylko je po prostu mieszamy. Tutaj namoczyłam żurawinę i tej żurawiny jest taka szklaneczka, więc żebyście znali proporcje, bo piszę garstka, to nie wszystkim, odleję troszeczkę wody z tej żurawiny, bo ona się też musiała namoczyć i zaraz tą żurawinę, okej, i żurawinę dokładam. I mamy wszystko razem, łączymy, mieszamy. Banany dają słodkość, żurawina daje troszeczkę słodkości i kwaskowości, więc to będzie fajne połączenie. Można dodać oczywiście rodzynki, ja dzisiaj dodaję żurawinę, można dodać także orzechy, jak kto woli i jak kto lubi. Możemy w środek sobie włożyć wszystko, co chcemy. I wszystko robić na takiej samej zasadzie. Tak samo robimy duże ciasto, które wykładamy później na blaszce i w całości. I poobsypujemy jakimiś owocami. W środek możemy wsadzić, na zewnątrz. Postaram się też nagrać oddzielny film na temat tego ciasta, które nie wyszło wszystkim. Znaczy nie wszystkim wyszło, a niektórym wyszło. Więc tak, a propos, jedna z pań pytała mnie, dlaczego takie żółte mam w środku, dlatego, że są banany. Więc tu już odpowiadam. O! I mamy tak. I teraz tak, jeśli chcemy, żeby było słodsze,
dodajemy łyżkę albo łyżeczkę, jak kto woli na słodkość. Musicie pierwszy raz zrobić i zobaczyć. Miodu. Ja mam miód z pasieki od pszczelarza, także zdrowy miód. Dokładam taką łyżeczkę miodu. Teraz to już będzie bardzo słodkie. Nie trzeba dodawać miodu, ale pokazałam na filmie właśnie, że można dodać, żeby już było tak wszystko dokładnie i słodziutko dla tych, co wychodzą z postu. Gotujemy. O. No i mamy wszystko zmieszane. I tak naprawdę to już jest koniec przygotowania, jeśli chodzi o ciasteczka owsiane. Teraz łyżką nakładamy po prostu w ten sposób. Jeden przy drugim. Możemy robić mniejsze, możemy robić cieńsze, grubsze, jak sobie chcemy. I wkładamy na 15 minut do piekarnika je. I jeśli chodzi o ilości, to też możemy sobie te ilości dobierać. Jeśli robimy dla dwóch osób, to wiadomo, że wsypiemy mniej tych płatków i wszystkich bakalii. O, tutaj mi troszkę wyjdzie taki inny. O. Wkładamy na 15-20 minut do piekarnika. No i oczywiście na kilka razy, bo nam się, jeśli robimy z tak dużej ilości, to nam się wszystko nie zmieści. Ja mam czteroosobową rodzinę, gdzie czasami na te ciastka się wszyscy rzucają, więc muszę zrobić troszkę więcej. Wkładamy teraz do piekarnika. Ja mam troszeczkę popsuty piekarnik, także nie przejmujcie się. Wkładamy do rozgrzanego, zamykamy, bo mi szybka pękła, ale chciałabym Wam coś pokazać. Mianowicie zobaczcie, co mi się tutaj w garku gotuje. Przygotowuję pasztet. Mam świetne garki w ogóle, kupione u Filipiaka. Nie wiem, czy ktoś zna i wie, ta firma. Ale chcę Wam coś fajnego pokazać. Na pasztet robię kaszę gryczaną białą. Zdejmuję ją, żeby Wam pokazać, jak fajnie robi się w jednym garku wszystko. Tu na parze gotuje się włoszczyzna na pasztet, a tutaj gotuje mi się groch. I za jednym razem, na jednym palniku mam... Gotuje mi się wszystko na pasztet. Tutaj pokroiłam pół kilo pieczarek. Pokroiłam pół kilo pieczarek na ten pasztet, ponieważ pieczarki się i tak skurczą, więc będzie ich pewnie z 300 gram albo i mniej. I teraz będę przesmażać te pieczarki. Jak przesmażymy i już nam się to wszystko ugotuje, to wrócimy dalej. No i mamy wyjęte z piekarnika ciasteczka. Takie ciasteczka czekamy, aż one wystygną, ponieważ jeszcze są miękkie i są po prostu takie... Robimy takim szybkim ruchem, przekładamy je. Tyk. O, dokładnie. Teraz wkładamy następną partię, oczywiście, bo my robimy dużo tych ciasteczek dzisiaj. Można robić troszkę mniej. Można robić mniejsze, większe. Mniejsze dla Filipka. Większe dla taty, który wychodzi z postu. O. I na drugi raz do piekarnika. I już będą gotowe.
Takie ciasteczka trzymamy bez lodówki. Zresztą one szybko znikają, więc w sumie mają 2 dni. A jak mamy jakiegoś gościa, to nie mają wcale. Tylko 1 dzień. O. O tak. Ok. I następne wkładamy do piekarnika. I czekamy, aż się upieką. Na pasztet jeszcze się gotuje. No to już nam się wszystko na pasztet ugotowało. Nasze ciasteczka owsiane stygną. Na pasztet nam się... Więc tak, mężu tutaj nagrywaj, co ja tutaj mam w garach. Więc tak, odlałam oczywiście groch. Połączyłam go z kaszą białą, gryczaną, 2 opakowania. Grochu dałam 3 szklanki, takie 200 ml. Do tego dodaję, tak żeby było może widać, do tego dodaję pieczarek, tyle co Wam powiedziałam wcześniej. O, proszę bardzo. I dajemy warzywa, które nam się na parze ugotowały, tak jak wcześniej pokazywałam. Wszystko, spadło mi. Wszystko w... Jest to normalna włoszczyzna. Obrałam po prostu całą włoszczyznę, ugotowałam na parze. I to tyle. I teraz do takiego pasztetu ja dodaję jeszcze namoczonych także płatków. Szklaneczkę płatków owsianych. Takich namoczonych, czyli już miękkich, ale niekoniecznie tak mocno pływających. Z racji tego, że to pasztet, możemy to wszystko o. O tak. Żeby konsystencja była... Tak, dodajemy przypraw. Ja to robię wszystko na raz. Czyli łyżkę soli himalajskiej całą. Do tego tyle, ile lubicie pieprzu czarnego. Dodaję także czosnek granulowany, tak dosyć sporo. Dodaję akurat te ziół, które mam w domu teraz, bazylia. Dodaję zioła prowansalskie. Wy możecie sobie dodać zioła, jakie Wy chcecie. Czasem jeszcze dodaję do tego tymianku. I chyba mam tymianek, zaraz poszukam, chwila, moment, dajcie mi chwilę. Zaraz poszukam i dodamy jeszcze tymianku. O, proszę bardzo. Mamy tymianek, więc dodajemy jeszcze tymianku. Tymianek daje bardzo fajny zapach i jest w ogóle super. Więc tak, dajemy też 3 jajka, oczywiście wiejskie od babci ze wsi. I to w sumie wszystko, co na ten pasztet. Jeszcze możemy dodać natkę z pietruszki, jak zblenderujemy. Ja dzisiaj nie mam natki z pietruszki, ale można dodać. Więc teraz wszystko robimy blenderem. Jest wszystko mięciusieńkie i pięknie nam się zblenderuje. Trzeba oczywiście trochę... Zblenderowaliśmy to, czyli tak, odstawiamy na boczek i teraz łyżką gotowy pasztet wykładamy na blachy. Nie wiedziałam, ile mi wyjdzie, więc przygotowałam sporo blaszek i przekładamy. Może zrobimy to jakoś tak, żeby było bardziej widoczne. Przekładamy pasztecik. W ogóle z grochu pasztet jest dużo lepszy i smaczniejszy niż z ciecierzycy, czy z innej, czy z soczewicy. Uważam, że groch jest najlepszy, najsmaczniejszy. Ale każdy ma prawo do swojej opinii. O, robimy w ten sposób. Tak.
dokładnie łyżeczką wygładzamy orzeszki i przekładamy, i chyba to będzie na małą blaszkę jednak ten drugi. O. Tak, wygrzebujemy wszystko i nasz pasztecik zaraz leci do piekarnika na godzinkę albo trochę więcej, godzinę 20, godzinę 30, w zależności od tego, kto jaki ma piekarnik i jak piecze i jak wysoki pasztet ktoś wstawił. Także niestety, panie kucharki, które jesteście kucharkami, powinniście wiedzieć, że nie zawsze na tą samą ilość się wkłada do piekarnika. Co? No i teraz mamy tak. Wkładamy do piekarnika. Zrobiliśmy sobie trochę bałaganu. Do rozgrzanego piekarnika. 200 stopni. I teraz wracamy do naszych ciasteczek, żeby Wam pokazać, jaka jest konsystencja. Ciasteczka już wystygły i mamy tu takie ciasteczko, proszę, z jednej strony takie, z drugiej takie. Przerwiemy. Jest ono pysznie słodkie, jest bardzo fajne. Wiadomo, że nie jest kruche, ale jest bardzo fajną przekąską, na przykład na śniadanie. Jest bardzo fajną przekąską na śniadanie, na kolację może nie za późno, ale polecam, smacznego. Teraz jak je zdejmujemy? O, w ten sposób, delikatnie, żeby się nie porozwalały. O, w taki sposób wyczuwamy, które już wystygły, które nie, bo ta druga partia mi jeszcze nie wystygła. O, przekładamy. Wszystko ładnie. One się troszkę do papieru przyklejają. Polecam w ogóle robić na papierze, dlatego że na papierze jest najwygodniej. Wyrzucamy, nie brudzimy blach. I mamy naprawdę fajny... O, proszę bardzo. Odkleja się pięknie. Także jakby kto, komuś wyszła paćka, czy coś, znaczy, że ktoś robił innego niż ja, czy coś inaczej. O. Niektóre oczywiście mogą się przyklejać, ale jest to rzadkość. Trzeba po prostu... Niektóre się też przypiekają. Są to takie placuszki. Można sobie wziąć je do pracy. Można postawić gościom. No i na wychodzeniu z postu są niesamowite. Także polecam ciasteczka owsiane. Życzę smacznego. Czekamy, aż pasztet się upiecze. Nasz pasztet już wystygł. Także pokazujemy, przekroimy go na pół, żeby było widać, jak on wygląda. O, proszę bardzo. Tak wygląda nasz pasztecik, który zrobiliśmy z grochu. Wszystkim wychodzącym na poście, po poście życzymy smacznego i udanego pasztetu, udanych wypieków. Jest na pewno pyszny. Pozdrawiamy serdecznie.